Wiktory prowadzą spółkę. Zespół z Afryki postawił nam dosyć trudne warunki. Grało się, tak jak można zobaczyć po wyniku, no niełatwo na pewno, bo większość setów była na przewagi. Naprawdę bardzo dobrze. Wiadomo, że dużo w tym zespole było kadrowiczów i myślę, że to jest fajne doświadczenie, które zaprezentuję na pewno w przyszłości. Dużo doświadczenia złapałem, trochę ogrania i bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić w tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że ta nasza współpraca z Indykpolem AZS Olsztyn właśnie w tym kierunku poszła, że mogliśmy gościć tak wyśmienite drużyny. No i tym bardziej pokazuje to, że siatkówkę trzeba promować w takich właśnie małych miejscowościach, zdobywać coraz więcej sympatyków. No cóż, nawet nasi kibice dzisiaj dopingowali obydwie drużyny i nagradzali gromkimi brawami zarówno jedną, jak i drugą za wspaniałe akcje. Ci kibice myślę, że nam pomogli zdobyć ten ostatni punkt. I super, fajnie, że z taką inicjatywą też miasto Giżycko wyszło i nas zaprosiło, ale nie tylko nas i ten zespół z Egiptu też. Zawodnikom, którzy zostali